Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni ludzie, którzy są wyśmiewani za to, że w trudzie walczą ideałami zamiast iść łatwą ścieżką. Błogosławieni ci, którym jest ciężko, bo potępiają przestępstwo, do nich należy Królestwo. Błogosławieni ci, szykanowani przez społeczeństwo, psychicznie kamienowani za duchowe męstwo. Błogosławieni, którzy często są zmuszani do złego, lecz wychodzą z tego zwycięsko. Błogosławieni, więzieni za wiarę i mordowani za wyznanie. Prawda mury zburza, kara okaże się darem. Błogosławieni, którzy mimo nienawiści wypełniają powołanie, bo wszystko się ziści, a słowo ciałem się stanie. Istnieją wartości, za które warto zginąć. Warto stanąć murem, jak za rodziną. Warto zmierzyć się z pogardą i okazać męstwo. Warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo. Istnieją wartości, za które warto zginąć. Warto stanąć murem, jak za rodziną. Warto zmierzyć się z pogardą i okazać męstwo. Warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo. Życie prawdą i ideałami, bycie sobą. Choć inni patrzą wrogo, wytykają palcami, śmieją się prosto w oczy, opluwają twarz. Ty to znasz, bo ja tak, wielu takich pośród nas było, jest. Błogosławieni, królestwo na nich czeka. Nie jedna pod prąd przebyta rzeka, wyciągnięta ręka dla pokoju. Ilu z nas poda swoją? Błogosławiony każdy z nas, który stawia złu świata opór, szczerość, nie fałszywych słów. Potok robisz dobrze mimo myśli złego wokół, mimo podstawianych kroków, jak apostołowie. Pierwsi chrześcijanie prześladowani za swoją wiarę. Zmieniły się czasy, nie zadanie, dasz wiarę. Błogosławiony ty, ja, każdy, kto z prawdą na tarczy zło trzyma w garści, pod krzyżem drogi życia walczy. Istnieją wartości, za które warto zginąć. Warto stanąć murem, jak za rodziną. Warto zmierzyć się z pogardą i okazać męstwo. Warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo. Istnieją wartości, za które warto zginąć. Warto stanąć murem, jak za rodziną. Warto zmierzyć się z pogardą i okazać męstwo. Warto cierpieć, by na koniec odnieść zwycięstwo. Błogosławieni, którzy są osamotnieni, walczą o sprawiedliwość. Świat ich doceni, gdy odejdą, będą wiecznie żywą legendą. Błogosławieni, którzy idą krętą drogą, ciągle kuszeni i traktowani wrogo. Błogosławieni, którzy wybaczają swoim wrogom, bo mogą powstrzymać agresję, do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którym zależy na Bożym zwycięstwie, oni będą wygrani, nawet gdy poniosą klęskę. Błogosławieni, którzy są poniżani za to, że okazują serce, wyszydzani za dobre intencje. Błogosławieni, wrażliwi, poczciwi ludzie, gdy na nich agresję wyładowują tchórze. Błogosławieni, co dla idei sprzeciwili się cenzurze, by prawdę doceni nawet tę namalowaną na murze. Błogosławieni, którzy trwają w nadziei, cierpią, wyrzekając się siebie. Oni będą zbawieni, będą królować obok Boga w niebie.